Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj pozostaniemy sobie w kręgu czasów faszyzmu. Trzecie z nagrań będzie dotyczyło, wydawałoby się, bardzo romantycznej sfery, otóż związków. Opowiem Wam, moi drodzy, nie o konkretnej osobie, nie o konkretnej postaci, ale o wymaganiach, jakie musiały być spełnione, żeby kobieta mogła zawrzeć związek z SS-manem. Jak na to patrzał Himmler, jakie były wprowadzone restrykcje, jak wyglądał sam ślub, a potem życie z SS-manem, czyli wszystko co dotyczyło partnerstwa w tamtych czasach. Zapraszam. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie nagrania o Himlerze. Zapraszam do pozostałych nagrań na kanale i przede wszystkim zapraszam Was, moi drodzy widzowie, a jest Was tu bardzo dużo, jestem zaskoczona, do zasubskrybowania kanału i pozostania tutaj na dłużej. Wiecie już z nagrania o Himlerze, że był on. Prawodawcą, ustawodawcą, tak można by powiedzieć, przepisów, które dotyczyły SS-manów. A kto nie wie, to zapraszam do tego nagrania. My natomiast dzisiaj tu będziemy sobie troszeczkę opowiadać, jak te prawo, jak te zasady do, dotyczyły kobiet, które chciały wejść w małżeństwo, chciały zostać partnerkami SS-manów. No nikogo tu nie zdziwi, jeżeli powiem, że kobiety, które miały być partnerkami mężczyzn w formacji SS, musiały być prawdziwymi aryjkami. To myślę wiedzą wszyscy. Jednak powstaje pytanie: jak wyglądała prawdziwa aryjka? Jakie musiała mieć cechy? Jakie kryteria musiała spełniać kobieta, żeby mogła zostać uznana za czystą rasowo. Czysta rasowo aryka z pewnością była kobietą minimum średniego wzrostu, co przez to rozumiemy, jest to wzrost powyżej 160 cm. Kobiety niższe? Już tutaj były niechętnie widziane i Himmler sam interweniował w takich sytuacjach, kiedy któryś z panów chciał poślubić kobietę niską, ponieważ uważano, że aryczycy są osobami wysokimi. Zresztą sami esesmani musieli mieć też odpowiedni wzrost, powyżej 170 cm. Jeżeli tego warunku nie spełniali, no to jakby z automatu nie mogli zostać przyjęci do formacji. No więc kobieta powyżej 160 Centymetrów. Do tego musiała być oczywiście blondynką. No, Ten wymóg był wymogiem świadczącym o ryskości, ale niekoniecznym, ponieważ jak się przekonamy, przyglądając się zdjęciom pań, które wyszły za SS-manów, nie wszystkie one były blondynkami. Ciemny kolor włosów także występował w Niemczech i bywało, że SS-man miał żonę, która miała włosy ciemnego koloru, ale raczej były preferowane włosy blond. Powiedzmy też sobie szczerze, że bardzo wiele kobiet niemieckich w tamtym czasie specjalnie rozjaśniało włosy, żeby sprostać temu ideałowi aryjskiemu. Co dalej? No kolejna rzecz, na jaką zwracano uwagę, to kolor oczu. Oczy niebieskie, szare lub zielone. To były właśnie te kolory, które preferowali Niemcy, twierdząc, że takie y, zabarwienie ten człowiek mieli czyści aryjczycy. Co dalej? Na pewno musiała być to kobieta wysportowana. Nawet sam Himmler Zachęcał panie do tego, żeby uprawiały sport, żeby ich sylwetka była wyprostowana, taka właśnie sportowa, żeby były sprawne fizycznie. Gdy zdarzało się, że Partnerka, która miała zostać żoną ss ma nadwagę. Himmler zalecał dietę, uprawianie sportów i zrzucenie tej nadwagi. Argumentował to tym, że tu może być problem z zajściem w ciąży, posiadaniem dzieci, a to był też jeden z podstawowych punktów, które powinna spełnić. Para, która chciała zawrzeć związek małżeński, więc no, miał taką obsesję. Zresztą, kto oglądał, słuchał nagrania o Himlerze, wie, że on od najmłodszych lat bardzo cenił sobie ruch, cenił sobie sport i sam w tym kierunku chętnie pewne rzeczy robił. Jeżeli jeszcze chcielibyśmy tu dodać jakieś cechy, no to możemy tu mówić już o cechach nie tyle wyglądowych, co cechach charakteru. Musiała być to kobieta skromna, która nie prowadziła bogatego życia towarzyskiego, która była osobą oszczędną, umiejącą dobrze gospodarować w domu, potrafiącą zarządzać domem, potrafiącą zarządzać pieniędzmi. Miała być to Właśnie taka domatorka, która będzie wspierała bardzo mocno swojego męża i, i dbała o to, żeby on miał możliwość rozwijania się i robienia kariery w SS oraz tak jak już nadmieniłam, miała być to kobieta która pragnie mieć dużo dzieci. Himmler zalecał, żeby małżeństwo posiadało od Czterech do sześciorga dzieci, od czterech dzieci do sześciu dzieci. E, więc no, miała być to rodzina wielodzietna. Łatwo się domyśleć, że kobieta będąca żoną ss miała wpajać swoim dzieciom zasady ruchu nacjonalistycznego. W domu miały być pielęgnowane wszystkie zwyczaje, które Himmler chciał jakby nadać Niemcom jako coś nowego, ponieważ był bardzo ogromnym przeciwnikiem Kościoła, zresztą nie tylko Himmler, i chciał odciągnąć Niemców od wiary katolickiej i od innych wyznań i stworzyć jakby swoją własną wizję świata, w którym rodzina obchodziłaby właśnie święta niemieckie w bardzo specyficzny sposób i różnego rodzaju rytuały, które miały konsolidować ten naród Aryjczyków, budować właśnie to, to, to nowe państwo, gdzie właśnie rodzina miała być taką podstawową cegiełką tego państwa i to w rodzinie mieli młodzi ludzie od początku być indoktrynowani po prostu i uczyć się, że Niemcy są panami tego świata. Oczywiście nie wszystkie kobiety spełniały pełen zestaw tych cech, które wymieniłam wcześniej. Wyglądało to różnie i rzeczywistość pisała zupełnie inny scenariusz. Jednak prawdą jest, że niezależnie od tego, czy one spełniały wszystkie te normy, czy ich nie spełniały, zanim w ogóle mogły otrzymać zgodę na zawarcie związku małżeńskiego z Sesmanem, zanim Sesman mógł to zrobić i stanąć na lubnym kobiercu ze swoją wybranką, to musiały, być zostać, musiały zostać jeszcze spełnione dodatkowe warunki. Otóż od kandydatów na małżonków wymagano przedłożenia niezbitych dowodów pochodzenia aryjskiego i tak w przypadku kobiet, które chciały zostać żonami, musiały wykazać, że ich rodzina Przynajmniej do roku 1800 nie ma w swoich szeregach domieszki obcej krwi, że jest to rodzina czysta rasowo. W przypadku esesmanów, którzy chcieli tak zawrzeć ten związek małżeński, a jeszcze dodatkowo zostać wpisanym do takiej księgi jakby rodowej wszystkich esesmanów, takiego drzewa genealogicznego esesmanów, co stanowiło ogromny zaszczyt i było takim ukoronowaniem jakby tego, że się należy do tej formacji. Musieli się wykazać czystością rasową od roku 1750. Czyli to jest sięganie bardzo daleko wstecz, żeby udowodnić, że w rodzinie, nie było właśnie przypadków mieszania się tak zwanej, powiedzmy to sobie obcej krwi, że, że tylko osoby czyste, rasowo tworzyły tą rodzinę. Mało tego, yy, te wszystkie formularze, te dokumenty, które pokazywały tą genealogię, jeszcze musiały zawierać dodatkowe elementy. Musiały być tam informacje, czy w danej rodzinie, na przykład, nie występowały ciężkie choroby psychiczne, czy nie występowały ciężkie upośledzenia fizyczne, czyli czy nie przychodziły na świat dzieci, które były obciążone genetycznie. Chciano właśnie uniknąć sytuacji, w której tak w te czyste rasowo-aryjskie dzieci mają jakieś problemy zdrowotne. Żeby tego było mało, to na samym końcu potrzebne były jeszcze dwa zaświadczenia od dwóch różnych świadków, którzy poświadczali, że y, kobieta jest y, jakby w stanie wpajać y, później swoim dzieciom y, Wartości nazistowskie, że nie jest przeciwniczką nazizmu, że y, jest osobą godną tego, żeby zostać żoną SS-mana. Po zebraniu wszystkich tych dokumentów składało się je do specjalnego urzędu. Był to główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS. I tam były one analizowane, badane, i dopiero kiedy ten urząd uznał, że te dokumenty spełniają oczekiwania, jakie stawiał Himmler w tym wypadku tak to trzeba powiedzieć. Para otrzymywała zgodę na zawarcie związku małżeńskiego, a nawet powiedzielibyśmy najpewna zaręczyny, ponieważ nawet zaręczyny były tutaj właśnie warunkowane już jakby sprawdzeniem tego, czy obydwie osoby spełniają normy. Wymagania, wymaganiami, lecz powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, były trudne do spełnienia, z racji tego, że takich wniosków składanych było bardzo dużo. Wiemy, że przykładowo w roku 1937 na rozpatrzenie oczekiwało już 20 tysięcy wniosków. Im dalej idziemy w czasie, tym wniosków było coraz więcej. To wszystko wymagało ogromnej ilości czasu, więc te obostrzenia tak powoli były luzowane. Tak jak mówię, przepisy. Zasady to jedno, a rzeczywistość to zupełnie coś innego. Jednak nie ulega wątpliwości fakt, że Himmler życzył sobie, żeby wszelkiego rodzaju wątpliwe tak, w, w, w związki były do niego kierowane, żeby te dokumenty do niego przychodziły, i jeżeli są jakieś wątpliwości poważniejsze, to on chciał się sam tym y, zajmować. I faktycznie mamy zapiski, kiedy Himmler w listach instruuje swoich podwładnych, jak mają postępować, kiedy wypowiada się na temat związku danego SS-mana i zaleca zawarcie go lub też neguje i prosi, w tym wypadku można powiedzieć, prosi, ponieważ. Ż żądanie było rzadkością Himmlera. On raczej prosił, lecz wiecie, no wiecie jaka to była prośba. Prosił, żeby jednak e, dany pan nie wchodził w ten związek, że kobieta nie spełnia norm według zdania Himmlera i że związek taki może być dla SS problematyczny. Co się działo z osobami, które się nie chciały dostosować? No, to bywało różnie. Czasami kończyło się tylko upomnieniem, czasami kończyło się wydaleniem z szeregów SS. No, a tak jak mówię, im dalej w okresie wojennym, tym te restrykcje były mniejsze. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że pozwalano związek małżeński zawierać SS-manom z osobami, które nie były. Niemkami, nie były Aryjkami, na przykład z Węgierkami, z Polkami. Jednak wtedy Himmler zalecał bardzo ciekawą rzecz. Otóż żądał od takiej pary żeby przeprowadziła się na tereny czysto niemieckie, czyli tak, nie na te tereny, które były okupowane przez Niemców, ale które były jakby tym rdzeniem niemieckości. Gdzieś w, chyba w wyobraźni Himmlera było coś takiego, że tam właśnie ta żona nabierze tej aryjskości. Ale trudno tutaj dywagować, dlaczego Himmler tak to załatwiał i tak sobie życzył i, i, i co nim kierowało, że wpadł na taki pomysł. Zostawmy Himmlera, wróćmy do kandydatek na żony oficerów SS. Kiedy dokumenty zostały już złożone w urzędzie, no i otrzymało się tą zgodę lub nie, bo kolejka była bardzo duża, można było po pewnym czasie oczywiście zawrzeć związek małżeński bez tej zgody z urzędu, to Kandydatka musiała przejść specjalny kurs. Przez 6 tygodni przechodziła tak zwany kurs macierzyństwa, gdzie była przygotowywana do roli żony i partnerki. Co, co działo się na takim kursie? Czego uczono? No, wiadomo, że uczono na przykład jak pielęgnować małe dziecko, czyli jak się zajmować niemowlęciem, jak się potem zajmować starszym dzieckiem, jak uczyć dzieci. Wiadomości, informacji, które miały od najmłodszych lat wpajać im, że są wybrańcami narodu, że naród niemiecki jest panem tego świata uczono także kobiety jak dbać o mężczyzn którzy wracają z frontu, jak pielęgnować chore osoby czy też osoby, które odniosły rany, czyli takie podstawowe czynności pielęgniarskie i jak wzmacniać w mężczyznach takie poczucie, że walczą dla wyższej idei i że największą wartością w życiu, właśnie Niemca, jest bycie takim wojownikiem, który walczy o dobro swojego narodu. No i tych podstawowych rzeczy, które są potrzebne w gospodarstwie domowym, czyli jak zapewnić dobre posiłki, jak planować budżet, jak zarządzać gospodarstwem ogólnie, ujmując tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby móc egzystować w małżeństwie. Kiedy kandydatka po sześciu tygodniach kończyła ten kurs, w zasadzie wszystkie rzeczy, które były niezbędne, żeby zawrzeć związek małżeński, zostały dokonane i para mogła stanąć na ślubnym kobiercu. Ale czy to aby na pewno był ślubny kobierzec? Jak wyglądał sam ślub? Czy był taki, jak my sobie wyobrażamy? Czyli panna moda w białej sukni, pan w garniturze, stojący przed dostojnikiem kościelnym czy też urzędnikiem państwowym. No właśnie, tutaj także troszeczkę inaczej to wyglądało. Zanim opowiemy sobie o samej ceremonii ślubnej, warto tutaj wyjaśnić pewną kwestię. Otóż SS, jako formacja, według Himmlera, tworzyło tak zwany Zakon i Mężczyźni, którzy chcieli zostać esesmanami na początku, kiedy tworzyła się cała ta grupa, musieli wystąpić z kościoła. Nie mogli być żadnego wyznania. Himmler uważał, że religia ogłupia masy i że esesmani powinni być od tego wolni że oni będą mieli swoje własne tradycje, swoje własne zwyczaje i że cała ta otoczka, tak, będzie tylko otoczką związaną z nazizmem. I w ten oto sposób w formacji SS nie było kapłanów w takim pojęciu jak my to rozumiemy. Bo w formacji SS była Pewna grupa, która przewodniczyła, która zarządzała pozostałymi, jednak najczęściej ślubu udzielali dowódcy, czyli przełożeni danego esesmana, najwyższy przełożony. Czasami, jeżeli była to osoba bardzo. Wysoko postawiona, to miała szansę, że takiej ceremonii udzieli ktoś z najbliższego kręgu Himmlera. Bywało, że sam Himmler brał udział w takich ceremoniach. Dla wybrańców takim ogromnym zaszczytem było wzięcie ślubu w Centrali, a centralą tą był zamek we Welsburgu. Właśnie tam Himmler pragnął stworzyć taki punkt, który będzie coś w rodzaju jak kamelot dla króla Artura. Miał on właśnie takie ciągoty fantazyjne. Właśnie podobały mu się te wszystkie średniowieczne historie o rycerzach, i sam tworzył taki mit. Postaram się nagrać tutaj. Film o Wewelsburgu, bo jest to też bardzo ciekawy fragment, bardzo ciekawa historia, jak to właśnie wszystko Himmler widział i jak chciał zorganizować Niemcom coś, co miało być taką namiastką religijności miało być odpowiednikiem dla religii katolickiej czy też dla innych wyznań. Ceremonia odbywała się w odpowiednio udekorowanej sali. Co rozumiemy przez odpowiednio udekorowaną salę? Otóż w sali były umieszczane symbole nazistowskie czyli sfastyka, sztandary, czy też chorągwie z oznaczeniami SS i z oznaczeniami nazistowskimi. Sala była przyozdobiona w zależności od pory roku, jeżeli była taka możliwość to symbolami słonecznymi, czyli na przykład kwiaty słonecznika, a jeżeli była to zima i nie było możliwości uzyskania takich kwiatów, to były specjalnie do tego wykorzystywane gałązki jodłowe. Gałązki jodłowe miały symbolizować odradzanie się natury. Na stole, który był ołtarzem, tak moglibyśmy go nazwać, powinien znajdować się wieczny ogień. Jednak bywało z tym różnie, zazwyczaj występował tam symbol Irmisulu. Irmisul jest to legendarny dąb, który, jak głoszą legendy germańskie, stanowił taki punkt centralny, pod którym odprawiano różnego rodzaju ceremonie. Został on zniszczony w 772 roku przez Karola Wielkiego. Tego ołtarza podchodziła para młoda. Pan młody oczywiście był ubrany w elegancki mundur galowy z wszystkimi oznaczeniami, które świadczyły o tym, że należał do SS. Natomiast panna młoda to już była kwestia dowolna, mogła wystąpić w dowolnej sukni. Bardzo często panny młode, oprócz oczywiście bukietu ślubnego, posiadały różnego rodzaju biżuterię, na której także była symbolika SS czy też symbolika germańska. Przełożony pana młodego wypowiadał formułę, która brzmiała następująco. Małżeństwo to połączenie kobiety i mężczyzny, którzy przysięgają sobie wzajemną lojalność dla wspólnej korzyści obydwu, a głównym celem tego połączenia jest kontynuowanie boskiej pracy dla kosmosu poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci. Tak więc ci, którzy są tak złączeni, żyją dalej ku chwale kosmosu. Czy ty tu padało imię pana młodego zwiążesz się przysięgą honoru i lojalności wobec tu padało imię Panny Młodej, na tak długo jak długo będziesz żyć? W tym momencie pan młody odpowiadał tak przysięgam. Następnie prowadzący zapytywał, czy ty, imię Panny Młodej, zwiążesz się przysięgą na Twą cześć i lojalność wobec? Imię pana młodego na tak długo, jak długo będziecie żyć. Panna młoda odpowiadała: Tak, przysięga. W tym momencie prowadzący ceremonię wygłaszał. Tego typu treść. Niech więc żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie staną między tymi dwoma tutaj, którzy złożyli tę przysięgę, ponieważ byłoby to aktem niehonorowym. Oświadczam, że połączyliście się w małżeństwie jako człowiek i żona. A żony była przydzielona rola, którą podsumowywano takim krótkim zwrotem składającym się z trzech słów, otóż kirche, kiche und kinder, czyli kościół, kuchnia i dzieci. Jednak musimy pamiętać o tym, że to słowo kościół nie dotyczył żadnej wiary, ale bardziej tutaj jakby Kościoła nazistowskiego, wiary w nazizm, wiary w SS i w poglądy, które przekazywało NSDAP. Czyli Rolą żony było po prostu dbać o to, żeby cała jej rodzina była wierna Hitlerowi. W czasie zaślubin, oczywiście, była, była też tutaj oprawa muzyczna, najczęściej puszczano pieśni związane z NSDAP, które nam są doskonale znane z różnych filmów wojennych, miały podkreślać to, że Niemcy są rasą panów. Na zakończenie ceremonii para otrzymywała prezent i tym prezentem było no co tu dużo mówić prezentem była książka Hitlera Mein Kampf. Miało być to jakby coś w w rodzaju Biblii, do której mieli sięgać małżonkowie. Od tej pory mieliśmy już tutaj nową komórkę, rodzinę składającą się z męża esesmana i jego żony. Ile było takich kobiet, które chciały zostać żonami sesmanów, tudzież zostały żonami sesmanów? No, są różne dane, natomiast mniej więcej wskazuje się, że było ich około 240 tysięcy, samych oczywiście żon. Do tego dochodzą jeszcze kobiety, które były w nieformalnych związkach, oraz no, przygodne znajomości tudzież kochanki jeżeli chodzi o poza małżeńskie związki, Himmler nie widział tutaj większego problemu. Brał pod uwagę to, że SS-man może się rozwieść, związek może zostać rozwiązany, nie jest to żadna ujma dla niego. Może po raz kolejny wejść w kolejny związek małżeński lub może utrzymywać partnerkę, być w związku nieformalnym. Warunkował to tylko tym, żeby para posiadała potomstwo, więc zachęcał swoich esesmanów, żeby płodzili dzieci, ponieważ wiedział o tym, zdawał sobie z tego sprawę, że tocząc wojnę Niemcy będą ubożeć. Kiedy zaczną mężczyźni ginąć na wojnie, będzie to... Taki dawało skutek, że coraz mniejsza stanie się populacja germańska. Stąd ten pomysł, że Sesmani powinni mieć od czterech, od czwórki dzieci do sześciorga dzieci. Zachęcał do wielodzietnych rodzin, do wielodzietnych związków. Jeżeli kochanka czy też partnerka rodziła dzieci sesmanowi to uważał, że wszystko jest ok. I taki związek mógł mieć nawet takie, byśmy dziś powiedzieli, błogosławieństwo Himmlera. Dzieci były bardzo ważne, i dlatego Himmler wprowadził specjalne nagrody, byśmy powiedzieli, dla kobiet, które je rodziły. Kiedy kobieta rodziła dziecko, to jej mąż otrzymywał od Himmlera, w zasadzie od SS, specjalną broszę. Która była takim podziękowaniem za to, że pojawił się nowy potomek na świecie. Kiedy pojawiało się trzecie dziecko, to sam Himmler wysyłał list gratulacyjny do kobiety i zachęcał do posiadania jeszcze większej ilości dzieci. Rodziny, w których była siódemka dzieci, mogły liczyć na to, że matka zostanie nagrodzona specjalnym takim orderem dla matki. Był to wyjątkowy zaszczyt, który świadczył o tym, że jest bardzo dobrą niemką i bardzo dobrze spełnia te zadania, jakie nakładano na kobietę, na matkę w tamtym czasie. Żony SS-manów były także objęte opieką w sytuacji, gdy dochodziło do śmierci partnera mogły liczyć na, na wsparcie ze strony SS, mogły liczyć także na to, że SS będzie pomagało w wychowaniu ich dzieci. Himmler po prostu zadbał o cały aparat, który miał pilnować, żeby te rodziny powstawały, żeby kobiety rodziły dzieci i żeby było coraz więcej właśnie SS-manów, czy też dzieci SS-manów na świecie. Był to cały mechanizm mający zapewnić Niemcom zwycięstwo i panowanie nad światem. Kobiety brały w tym bardzo chętnie udział, ponieważ no, żony esesmanów mogły liczyć na lepsze traktowanie, na lepsze jedzenie, na bardzo wiele profitów. Więc no, raczej Niemki się nie buntowały, a wręcz odwrotnie bardzo marzyły o tym i bardzo chciały właśnie tego, aby zostać żoną takiego oficera. Kobiety nie będące w formalnych związkach z sesmanami także mogły liczyć na wsparcie. Dla nich została utworzona specjalna instytucja i o niej opowiem w następnym nagraniu. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Jest Was tutaj tak dużo będzie fantastycznie, jeżeli kanał będzie miał więcej subskrybentów. Do usłyszenia.